Hej kochani, przychodzę do Was ponownie, abyśmy mogli razem się pomodlić. Więc standardowo zaczynamy od znaku krzyża. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Teraz możemy wspólnie pomodlić się modlitwą wojska. Więc łapiemy się internetowo za ręce i zaczynamy. Panie Jezu, w pokorze i posłuszeństwie Twojej świętej woli, pragnę podjąć wraz z moimi braćmi i siostrami dzieło wojska Gedeona, jeżeli pochodzi ono z Twojego natchnienia lub inspiracji, to pobłogosław każdy kolejny krok prowadzący do jego pełnego urzeczywistnienia. Pokonaj każdą przeciwność i daj nam swojego ducha. Proszę Cię o to przez ręce Twojej Matki Maryi i wszystkich świętych. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Na początku tej modlitwy chcę dziękować Ci, Panie Jezu, za to, że tak pięknie przygotowałeś mnie do tych świąt, że jestem w stanie poczuć, czym tak naprawdę są te święta, że różni się moje zachowanie i podejście do świąt. Jak byłam mała, zawsze wierzyłam tylko w świętego Mikołaja. Najważniejsze były dla mnie prezenty. A teraz najważniejsze w te święta jesteś właśnie Ty. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Proszę Cię, aby każdy mógł poczuć taką wyjątkową energię płynącą właśnie od Ciebie, abyśmy mogli poczuć ciepło płynące z Twojego serca. Proszę Cię, Panie Jezu. Spraw, Panie Jezu, aby nikt nie czuł się podczas tych świąt samotnie. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie Jezu, do naszych ciągłych pytań, które zadajemy sobie, nie znamy odpowiedzi na jakieś pytania i nie jesteśmy w stanie być cierpliwi, czekając na Twoje odpowiedzi. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie Jezu, do naszych wszelkich zmartwień. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie Jezu, do najmniejszych, najmłodszych z nas, aby oni poczuli, że te święta są skierowane właśnie do nich, aby mogli być szczęśliwi, że dostaną prezenty, ale jedynie, żeby nie myśleli tylko o tych prezentach, ale żeby myśleli o Twoim przyjściu, o Twoim narodzeniu. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie Jezu, do nas z ciągłym uśmiechem i radością. Przyjdź, Panie Jezu. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że pomimo tego, jaka jest teraz sytuacja na całym świecie, ja mogę spędzić święta ze swoimi najbliższymi. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że mam możliwość z Tobą rozmawiać, kiedy tylko zapragnę i zawsze masz dla mnie czas. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za to, że jestem Twoim dzieckiem. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za to, ile dajesz mi miłości, ile dla mnie poświęciłeś, ile dla mnie teraz czynisz. Przychodzisz na ten świat i ja wierzę i jestem w takim przekonaniu, że Ty jesteś dla mnie najważniejszy, jesteś dla mnie najważniejszym tatą, bo tyle robisz dla mnie dobrych rzeczy, że nikt inny nie jest w stanie Ciebie dostąpić i ja dzięki tym wszystkim właśnie dobrym rzeczom mam pewność, że Ty jesteś moim tatą i Ty jesteś dla mnie najważniejszy. Dziękuję Ci, tato. Dziękuję Ci, tato, że przy Tobie mogę być sobą. Dziękuję Ci, tato.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kochani, chciałabym Wam życzyć wesołych świąt i nie zapominajcie o Jezusie. Z Bogiem, pa!